Patrząc na uregulowanie pakietu zimowego, tego, który teraz jest przedmiotem prac na poziomie europejskim, zakłada się, że na koniec 2030 w ogóle w ciepłownictwie w krajach Unii udział OZE powinien być na poziomie 50%. Jeżeli spojrzymy z kolei na rozpoczęcie konsultacji nad długoterminową strategią dekarbonizacji, a te konsultacje Komisja Europejska ogłosiła właśnie w lipcu tegoż roku, to zakładanym jest przy tak zwanej już czwartej, piątej generacji dla ciepłownictwa brak paliw kopalnych, czyli będą na pewno w bardzo dużym stopniu odnawialne źródła energii i nie tak jak dotychczas, w przypadku polskim ponad 90% biomasa, będą na pewno i źródła pogodowo zależne, stabilne, tak jak biomasa, na pewno udział biomasy będzie istotny, ale trzeba zakładać, że będą wykorzystywane w naszym sektorze i wielkoskalowe kolektory słoneczne. Może w większym zakresie będzie geotermia wykorzystywana. Mówi się coraz częściej o tym, że będziemy do czynienia z tak zwanym zjawiskiem power to heat, czyli wykorzystywaniem energii elektrycznej nadwyżkowej, na przykład produkowanej przez wiatraki, by współpracowały z sezonowymi magazynami ciepła. Dzisiaj magazyny ciepła w Polsce występują tylko jako krótkoterminowe, mamy 2 czy 3 przykłady, nie ma jeszcze żadnego długoterminowego magazynu. Dzisiaj jesteśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Jest seminarium warsztatowe poświęcone założeniom do nowego programu, który ma wspierać kompleksową, systemową zmianę nośników energetycznych również w ciepłownictwie. Bo to, o czym mówimy, czyli zmiana struktury paliwowej z bardzo wielu względów i ekonomicznych, i społecznych, i politycznych jest bardzo trudna w naszym kraju. Natomiast bez wsparcia środkami publicznymi transformacja i realizacja nie tylko wymogów Unii, ale również realizacja obniżenia walki z niską emisją, obniżenia w ogóle emisji jako takiej, czyli dbałość o nasze środowisko, bez tego wsparcia finansowego nie będzie następować. Reasumując, być może jest to zbyt długa odpowiedź na wydawałoby się proste pytanie. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć z całą pewnością, że na przykład w 2040 roku nie będzie węgla i OZE zastąpi węglem. Natomiast pewnym jest, że będzie się zmieniała struktura paliwowa, coraz większy będzie udział odnawialnych źródeł energii, ale równie dobrze będziemy korzystać w większym zakresie z ciepła odpadowego lub, mam nadzieję, po wprowadzeniu długookresowego systemu wsparcia kogeneracji od 2019 roku jednostek skojarzonych, które na przykład będą pracowały na gazie ziemnym.